Chorwaci tymczasem, najgroźniejszy rywal zespołu szwedzkiego, póki co lider tabeli, grali na stadionie Maksimir 26 marca z zespołem Islandii. Niko Kovač w 38 minucie dał prowadzenie zespołowi gospodarzy, bramka piłkarza Herty Berlin. Do przerwy 1-0, ale po zmianie stron kolejny zawodnik Herty Berlin, Josip Simunić. Po zagraniu Srny podwyższa na 2-0 dla zespołu chorwackiego, drużyny prowadzonej przez Zlatko Kramičara. A w kolejnych minutach jeszcze raz Niko Kovač i Dado Pršo. Ostatecznie Chorwaci wygrywają 4-0 z zespołem Islandii. Ostatnio wygrana z kolei z Bułgarią w wyjazdowym meczu 3-1. Punkty zdobyte także z Maltą zgodnie z planem. No i Chorwacja jak na razie nie zamierza oddawać pierwszego miejsca w tabeli tej grupy drużynie trzech koron. Chorwaci wciąż grają bardzo skutecznie. 16 strzelonych bramek, tylko 3 stracone w tych eliminacjach i zobaczymy, czy zdołają do końca utrzymać tę eksponowaną pozycję. Ważne było to zwycięstwo z zespołem szwedzkim na wyjeździe na początku eliminacji, ale dojdzie jeszcze do meczu rewanżowego 8 października w Zagrzebiu. Zobaczymy, jaki wówczas padnie wynik meczu Chorwacji z zespołem Szwecji. To będzie kluczowy pojedynek dla losów pierwszego miejsca w tej grupie.